Dzień dobry, dobry wieczór, Paweł interameryka.com. Właśnie udało mi się przemycić do jakiegoś drogiego hotelu. Schowałem się w szafie. Mam nadzieję, że uda mi się tym sposobem pokazać wam, jak wyglądają takie drogie hotele od środka. Mam nadzieję, że uda mi się tu spędzić jedną noc i nikt tego nie zauważy. Dobra, w takim razie zapraszam na wycieczkę po drogim hotelu. Okej. Wychodzimy z szafy. Cicho, żeby nie widział. O, ktoś przegląda Interamerykę, zostawił kartę do hotelu. Wykorzystam tą kartę, aby zwiedzić hotel. Tam! Zapraszam na wycieczkę po drugim hotelu. Teraz zachować się trzeba będzie naprawdę dość hotelowy. Jedziemy na 16 piętro, zobaczymy, jak wygląda taras widokowy. Muzyczka wszędzie gra. No tak, żeby dostać się na taras widokowy, należy zeskanować kartę. Jest wcześnie rano, więc nikogo tutaj nie ma. Aczkolwiek widok jest piękny. Mamy do dyspozycji jacuzzi. Muzyczkę. Jest widoczek na Clearwater. No fajnie sobie tam niektórzy mieszkają na takich cypelkach. Teraz zobaczymy, jak wygląda Zatoka Meksykańska z tarasu widokowego. A, jesteśmy na 16 piętrze teraz. 16:23. Okej, basenik. Going down. Basen. A tutaj mamy spis poszczególnych poziomów. Wow, szybko zasuwa ta minda. Dobrze. Jej! Tutaj mamy informacje. Program tygodniowy. To, co się dzieje na basenie. Jesteśmy na basenie hotelowym. Tak, no jeżeli ktoś się nie lubi kąpać w słonych wodach Zatoki Meksykańskiej, może sobie przyjść tutaj i w spokoju popływać. A przy okazji skorzystać z baru. Zwłoki leżą już na krzesełkach. No widzę, że bar jeszcze zamknięty. No jak to by chodziło 10 rano do baru? No nic. Zobaczymy sobie w takim razie, jak wyglądają Zatoka Meksykańska z punktu widzenia 8 piętra. Trzeba tutaj przyjść na piwo. Widoki za milion dolarów.
O właśnie. A tam u góry, nad napisem Aquala, znajduje się taras widokowy, na którym byłem jakieś 5 minut temu. No dobrze. Lecimy dalej w takim razie. A, tu są te prywatne cabanas. Można sobie to wypożyczyć. Special. Tylko $150 za dzień. No, super cena. Ciekawe, czy można tam wejść i sprawdzić, jak to wygląda. No, zobaczymy. Wszystko zamknięte. No tak, fajna sprawa. Siedzisz sobie w cieniu. Wszystkie drinki oczywiście w kabanach są wliczone. I wyskakujesz na basen, chłopie, jeżeli ci się tylko zachce. Dobrze, uciekamy stąd. Lecimy w inne miejsce. O, nie ma jak chłodzone wnętrze. Restauracja, bar. Nie, nie będziemy robić wiochy. Spa oraz gym. Dobra, zobaczymy, co tam się dzieje. Hej, przedszkole dla dzieciaków. Camp Hyatt. No tak, można dzieci zostawić. Na cały dzień. $95 kosztuje cały dzień. Ewentualnie pół dnia za $50. Ciekawe. Ciekawe rozwiązanie. Cholera, jasna, no, zgubiłem się do hotelu, nie mogę trafić do tego. Na ten gym. Jeszcze jedna ciekawostka. Szyby. Nie, na pewno nie widzicie, ale mogę wam powiedzieć, że są bardzo grube. Bardzo, przynajmniej ma z 1,5 cm ta szyba. A to dlatego, że na Florydzie, szczególnie w tym miejscu, jest bardzo dużo huraganów. W sezonie huraganów, więc... Wszystko jest, widzę, zabezpieczone, tak jak trzeba. A tu takie główne lobby hotelowe. Fajna sprawa, powiem wam. Raz na jakiś czas trzeba jechać do takiego hotelu. Przynajmniej, żeby się odchamić. Parę metrów dosłownie z hotelu, jak sami widzicie, i jestem na pięknej plaży w Clearwater. W sumie to jeszcze wcale nie leżałem na tej plaży, cały czas podróżuję, cały czas zwiedzam okolice, mam plażę pod nosem, z której w ogóle nie korzystam. Piękny biały piasek, fantastyczny biały piasek. Przeprowadzamy badanie piasku. Konsystencja mąki tortowej, a więc najwyższa jakość. Ujęcie hotelu Hyatt z samego dołu. Tak, to różowe paskudztwo to jest właśnie cały hotel Hyatt. A ja jestem na 17 piętrze. Tam za tym, przepraszam, tam za tym winklem. 17 piętro to ja. Jeszcze tylko widoczek z balkonu. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z serii, jak wyglądają trochę lepsze hotele w Stanach Zjednoczonych. O. Otwierać. Otwierać. Jak wygląda troszeczkę lepszy hotel? Nawet się balans w białej kamerze nie chce ustawić. Dwa łóżeczka,
lodóweczka, zdecydowanie większe rozmiaru domowego. Mamy nawet kuchnię, kuchenkę mikrofalową, wszystkiego rodzaju garniki, wszelkiego rodzaju miksery są do dyspozycji. Śmietnik jest, plat jest, barek jest, lodówka jest, piwo w lodówce jest. Piwo musi być z Florydy, ponieważ jesteśmy na Florydzie, także praktycznie wszystko gotowe do urzędowania w hotelu. I duża, przestronna łazienka, ładnie wyczyszczona, z prysznicem, proszę bardzo, z kurtynką. No jest ładnie, czysto i przyjemnie, no co tutaj dużo ukrywać, no. Nie ma co i kibelek nawet. W którą stronę woda się kręci w Ameryce? Nie pokażę tego. Zapomniałem wam powiedzieć jeszcze, że widok jest za 100 000 dolarów albo więcej. Enjoy!